Startujemy z takiej pozycji, która jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że dwa razy Polska wygrała, dwa razy z rzędu jesteśmy teraz gospodarzem, więc sukces zawsze będzie wydawał się w Europie taki dwuznaczny, w związku z czym wszystko w rękach widzów, w ich telefonach, w ich smartfonach, w głosowaniu online'owym i w głosach dziewcząt i chłopców. Życzę Alicji oczywiście sukcesu, natomiast wszystko zależy od niej i od widzów.